Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Słowa pochodzące z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian umieścili na wspólnym pamiątkowym obrazku jubilaci, obchodzący dzisiaj 50. rocznicę święceń kapłańskich. Są nimi ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, ksiądz Karol Andrzejczak, ksiądz Henryk Eliasz, ksiądz Franciszek Haber, ksiądz Marian Kołodziejczak, ksiądz Zenon Kołodziejczak, ksiądz Krzysztof Kołodziejczyk, ksiądz Andrzej Miłosz, ksiądz Tadeusz Nosal, ksiądz Stanisław Olczyk i ksiądz Bogumił Walczak. W liście adresowanym do wszystkich kapłanów z okazji 160. rocznicy narodzin dla nieba świętego Jana Wianeja papież Franciszek napisał słowa, które dzisiaj szczególnie pragnę zaadresować do was, dostojni kapłani świętujący półwiecze prezbiteratu. Dziękuję wam za radość, z jaką umieliście oddać swoje życie, okazując serce, które przez lata walczyło i zmagało się, aby nie stać się ciasnym i gorzkim, a wręcz przeciwnie, codziennie było poszerzane przez miłość do Boga i Jego ludu. Serce, którego podobnie jak dobre wino, czas nie zakwasił, ale dał mu coraz lepszą jakość, bo jego łaska na wieki. Dziękuję, ponieważ staracie się umacniać więzy braterstwa i przyjaźni we wspólnocie kapłańskiej i ze swoim biskupem, wspierając się nawzajem, troszcząc się o tego, kto jest chory, szukając tych, którzy się wyizolowali, wspierając i ucząc się mądrości od osób starszych, dzieląc się dobrami, potrafiąc razem śmiać się i płakać. Uroczystej Eucharystii przewodniczy ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, koncelebrują ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek i ksiądz biskup Marek Marczak oraz wymienieni wcześniej kapłani z roku święceń. Przybyli i włączyli się w dziękczynienie zanoszone do Boga kapłani diecezjalni i zakonni. Modlą się osoby życia konsekrowanego, diakoni, alumni wyższych seminariów w Łodzi, liturgiczna służba ołtarza, krewni jubilatów, zaproszeni goście i licznie zebrani wierni. Dziś pierwsza sobota miesiąca. Zawierzamy was, drodzy kapłani jubilaci, niepokalanemu sercu Maryi, aby jako dobra matka miała was w szczególnej opiece i prowadziła do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, najwyższym kapłanem.